Cześć, witajcie na kanale Inspiracje. Rozmawiamy o historiach wielkich marek, osobowości i biznesów. W tych historiach kryją się perełki mądrości życiowej. Dzisiaj porozmawiamy o historii marki Bugatti i jej założyciela Ettore Bugatti. Zaczynajmy. Punkt pierwszy. Firma została założona przez Ettore Bugatti, artystę i rzeźbiarza, który dostrzegł przestrzeń do wypełnienia na rynku wysokiej jakości samochodów luksusowych. Głęboki wgląd Ettore w estetykę znalazł wyraz w zasadach designu, które zastosował. Piękne kreacje samochodów Bugatti wychodzą często poza utylitarne ich przeznaczenie, włączył do designu sztukę i rzemiosło. I to właśnie sztuka i pieczołowite wykonanie stworzyły unikalną markę na artystyczny wzór wizji założyciela. Punkt drugi. Ettore urodził się w 1881 roku jako urodzony we Włoszech w Mediolanie Francuz. Był synem Carlo Bugattiego, ważnego artysty stylu Art Nouveau, który projektował meble i biżuterię. Jego młodszy brat był znanym rzeźbiarzem, jego ciocia Luigia Bugatti była żoną znanego malarza Giovanniego Segatini. Jego dziadek Giovanni Bugatti był architektem i rzeźbiarzem. Jego ojciec chciał, żeby Ettore przeszedł standardową ścieżkę nauki artystycznej i wysłał swojego syna na studia nauki rzeźby. Ettore szybko zrozumiał, że chce wziąć udział w rozwoju technologicznym samochodu. Zrezygnował ze studiów i rozpoczął pracę w mediolańskiej firmie produkującej tricykle i kwadricykle. Chłopak szybko pokazał swoje głębokie zrozumienie szerokich aspektów konstrukcyjnych pojazdu. W firmie Prinelli & Stucci stworzył swój pierwszy samochód o nazwie Bugatti Type 1 w 1898 roku. Punkt trzeci. Później ze wsparciem finansowym od hrabiego Hulinelli, Bugatti stworzył swój drugi prototyp Type 2, który wygrał nagrodę na najlepszy design podczas mediolańskich targów handlowych wiosną 1901 roku. Jego design przyciągnął uwagę barona Adriana de Turckheima, który zaproponował Bugattiemu, żeby zaczął tworzyć automobile w jego fabryce w Niederborn, w firmie produkującej automobile De Dietrich. W 1902 roku Ettore został dyrektorem technologicznym w De Dietrich, tam zbudował kolejne modele Type 3x4 i Type 567, nazwane pod marką De Dietrich licencja Bugatti. W tej firmie poznał Emile Matisse, z którym się zaprzyjaźnił, i odeszli z De Dietrich w 1904 roku, zakładając własną firmę. Ta współpraca trwała 2 lata, aż w 1906 roku obaj poszli własnymi ścieżkami. Ettore założył własne centrum rozwojowe na przedmieściach Strasburga. W kolaboracji z firmą Deutz stworzył kolejny model Type 8x9. Gdy jeszcze tworzył dla firmy Deutz, we własnej piwnicy skonstruował własny projekt Bugatti Type 10, czyli Bugatti Type 10 w 1907 roku. W tym czasie zaprojektował również mały samochód dla marki Peugeot Type 19 BB. Punkt czwarty. W 1909 roku Ettore Bugatti założył swoją firmę produkującą samochody we Francji w Alzacji. Zasłynął z tworzenia jednych z najszybszych, najbardziej luksusowych i technologicznie zaawansowanych samochodów drogowych po dziś dzień. Niezwykła inżynieria doprowadziła do sukcesu w Grand Prix Motor Racing w Monako. Później przyszła I wojna światowa, podczas której Bugatti produkował silniki U-16, które jednak nie były produkowane w dużych ilościach. Bugatti wygrało też kontrakt na stworzenie samolotu Bugatti Model 100 w okresie międzywojennym. Punkt piąty. Śmierć syna. Syn Ettore, Jean, zginął 11 września 1939 roku w wieku 30 lat podczas testowania Bugatti Type 57 blisko fabryki w Molsheim. Był to punkt zwrotny, po którym fabryka Bugatti zaczęła upadać. W 1950 roku z powodu słabej sprzedaży i trudności w uzyskaniu dochodów firma Bugatti zbankrutowała. Punkt szósty. W 1980 roku Bugatti zostało wskrzeszone przez Romano Artioli, włoskiego przedsiębiorcę, którego marzeniem było stworzenie najszybszego supersamochodu na świecie.
Osiągnął to, tworząc model Bugatti EB110 na 110. urodziny Ettore Bugattiego. Punkt 7. W 1998 roku firma Volkswagen kupiła markę Bugatti, wprowadzając ją w kolejną erę świetności. Bugatti stworzyło jedne z najbardziej pożądanych supersamochodów o najlepszych osiągach. Z modelami takimi jak Veyron czy Chiron, marka osiągnęła niemal mityczny status w świecie samochodów luksusowych. Punkt 8. Bugatti Veyron. Bugatti Veyron został po raz pierwszy przedstawiony w 2005 roku i zdobył rekord Guinnessa jako najszybszy wyprodukowany samochód. Oryginalny Veyron miał prędkość maksymalną 253 mile na godzinę, czyli 407 km na godzinę. Później wypuszczono wersję Supersport, która osiągnęła 430 km na godzinę. Podstawowy Veyron kosztuje 1,5 miliona dolarów, chociaż w większości sprzedawany jest za więcej z powodu realizowania zamówień personalizowanych. Punkt 9. Triumf Chirona. Bugatti Chiron został zaprezentowany w 2016 roku i stał się modelem flagowym marki. Z bazową ceną 3 miliony dolarów, Chiron stał się szczytem szybkości, luksusu i ekskluzywności. Stał się najszybszym produkcyjnym samochodem świata z prędkością maksymalną 490 km na godzinę. Punkt 10. W 2019 roku został przedstawiony Bugatti Chiron Super Sport 300+, na Motor Show we Frankfurcie. Jego prędkość maksymalna to ponad 300 mil na godzinę. Tylko 30 egzemplarzy zostało wyprodukowanych za cenę 3,9 miliona dolarów. Punkt 11. Unikalna filozofia designu Bugatti. Bugatti, rozpoczęta od sztuki, stworzyła samochód o najlepszych osiągach technologicznych. Samochód nie tylko funkcjonalny, ale również luksusowy. Bugatti utrzymuje produkcję na niskim poziomie, żeby utrzymać swoją ekskluzywność. Na przykład tylko 500 modeli Chironów zostało wyprodukowane. Model ten pozostał samochodem głównie kolekcjonerskim. To wszystko w tym krótkim odcinku o kultowej, mitycznej wręcz firmie Bugatti, która zaczęła się od artystycznej wizji rzeźbiarza, członka artystycznej rodziny Ettore Bugattiego. Firma dziś jest ikoniczna i, jak to mówią, mityczna. Bugatti jest technologicznym arcydziełem i arcydziełem sztuki. Przepiękny samochód życzymy wszystkim, by kiedyś mogli się choć przejechać tym pięknym autem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Inspiracji. Cześć!